Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Opera. Kolejny update mieliśmy już za sobą. Do Warframe dołączyły cztery nowe mody syndykatowe, które już możecie nabyć w syndykatach oczywiście od razu. Natomiast my sobie dzisiaj przejrzymy jeden z nich. Będzie to chromatyczne ostrze. Chromatyczne ostrze zmienia trochę czwartą umiejętność Excaliburra. Otóż wygląda to teraz tak, że jeżeli założymy ten mod, to kolor energii będzie odpowiadał kolorowi statusu, jaki może wywrzeć chromatyczne ostrze, czyli no tam czwarta umiejętność Excalibura i szansa na status zostaje zwiększona o 50%. Jak już mówiłem, różnica jest dosyć duża, bo szansa na status rośnie z 25% do 75%, więc jest to całkiem nieźle, ale tak jak miałem wcześniej jakiekolwiek ale względem tego moda, tak teraz stanowczo Excalibur się oczyszcza. I zaraz wam pokażę dlaczego. Dobra, weźmy sobie od razu jakby najlepszy setup, jaki możemy wybrać, tak? Czyli bierzemy sobie to chromatyczne ostrze, maksymalną wydajność, możemy mieć intensyfikację, bo raczej intensyfikację ma każdy z was, jeśli nie, to łatwo jest wam ją zdobyć, więc jakby zostaniemy sobie przy intensyfikacji. No nie? Więc nie zwiększyliśmy tutaj siły, umiejętności w jakiś ogromny sposób. Raptem sama wytrzymałość, wydajność, chromatyczne ostrze, nic więcej, no nie? Wszystkie obrażenia kierujemy sobie właśnie znikane akurat w moim przypadku i ja mam tutaj obrażenia żrące. I jak zadziała chromatyczne ostrze, bo nad tym się zastanawiałem, to już wam tłumaczę. Mam obrażenia elektryczne założone na Excaliburze, czyli wybrałem sobie kolor energii, wygląd i w wyglądzie wymieniłem sobie kolor energii na taki, no nie? Normalnie gdzieś tam używam białego, no ale użyłem sobie takiego, mam energię elektryczną, no nie? Jeżeli bym sobie wybrał biały, to miałbym energię lodową, jeżeli czerwony, wiadomo, ognistą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja sobie wybrałem elektryczność. Dlaczego? Zwiększa to ilość obrażeń, które mam jako traktowane jako obrażenia żarące, no i to jest bardzo ważne. Chromatyczne ostrze, kiedy zmienimy sobie kolor energii i ów kolor mamy już na naszej broni, czyli tak jak tutaj, elektryczne plus toksynę daje nam żrące, nie doda nam jeszcze dodatkowo obrażeń elektrycznych, tylko będziemy mieli więcej obrażeń żrących, większą szansę na status obrażeń żrących. Natomiast jeżeli mamy na przykład wirusowe obrażenia, i wirusowych nie robi się z elektrycznego moda, to wtedy będziemy zadawali obrażenia wirusowe i jeszcze dodatkowo elektryczne. Więc to, jaki rodzaj obrażeń sobie wybierzecie, zależy tylko i wyłącznie od was, bo w tym przypadku na przykład mógłbym sobie wybrać obrażenia żrące i wybrać kolor energii czerwony i wtedy bym jeszcze dodatkowo zadawał obrażenia od ognia. Czyli bym miał tak, obrażenia miażdżące, przebijające, tnące, żrące i jeszcze dodatkowo od ognia, i jeszcze dodatkowo od ognia. Wtedy warto by było tutaj w ten, powiedzmy sobie, cały zestaw, tak, który włożyłem w tą Nikanę Prime, warto by było wrzucić sobie na przykład leczniczy powrót. Uleczy nas za 11 obrażeń, znaczy za 11 punktów życia, za każdym razem, kiedy uderzymy w cel będący pod wpływem statusu. Za każdy status dostaniemy dodatkowe punkty życia. Więc to może być całkiem niezły pomysł, no nie? Jeżeli na przykład nie używacie, znaczy jeżeli jesteście w stanie wyrzucić sobie jeden z tych modów. Na przykład spokojnie moglibyśmy wyrzucić, powiedzmy, uszkodzenia wewnętrzne, wrzucić sobie leczniczy powrót. Ale nad tym będziemy dyskutować kiedyś indziej, kiedyś przy okazji, jak już omówimy sobie wszystkie nowe mody. Zatem tak, mam na Excaliburze mod, mam obrażenia elektryczne, mam obrażenia żarące. No i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Wyciągniemy sobie broń. Zbierzemy energię i zrobimy to na maksymalnym poziomie przeciwników, bo tu jakby o to chodzi, tak? Maksymalny dostępny dla mnie poziom przeciwników na razie to jest 135. Zobaczcie, jak topnieją przeciwnicy. Musimy sobie to oczywiście sprawdzić zawsze. Bach. Oj, czwórka. Jeszcze raz oślepienie. Bach, 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 bach. No, tu się złapali na dobicie jeszcze. Jest tam krytce. Blind.
bardzo szybko, bardzo dużo obrażeń. Strasznie często jest ten status obrażeń żrących, ale bardzo rzadko jest jakikolwiek inny status. Obrażenia żrące wchodzą jako pierwsze, na 10 statusów, na 100 prób, na 10 statusów 8 jest żrących. Tylko 2 są inne. Ale jak mamy jeszcze dodatkowo 3 różne obrażenia, to bardzo rzadko to są na przykład obrażenia tnące. To taka moja ciekawostka. Kolejna rzecz ciekawa. Jeżeli wyjmiemy woltaiczny cios i mamy tylko obrażenia od toksyn i wrzucimy sobie obrażenia elektryczne na Excaliburze, przy tym modzie będziemy zadawać też obrażenia żrące. Proszę was bardzo, sprawdzamy, symuluj. Chciałbym, żebyście poznali każdy aspekt jakby tego moda, no nie? Bak. O, 4. I lejemy. Widzicie? Bardzo dużo statusów żrących. Bardzo dużo statusów żrących. Szybkość zabijania przeciwników raczej się nie zmieniła. Różnica jest bardzo niewielka, więc warto by było gdzieś tam mieć rzeczywiście jeszcze obrażenia żrące plus na przykład coś, nie? Można by było tak zrobić. I spróbujmy sobie tego właśnie podejścia. Dajmy sobie obrażenia elektryczne, woltaiczny cios i mamy obrażenia żrące na broni, ale na Excaliburze wybierzemy sobie obrażenia na przykład właśnie ogniowe. Albo o, na przykład lodowe, czemuż by nie? O, niech będzie. Bo ja lubię akurat bardzo biały kolor, więc czemuż by nie? Symuluj. Tak. Oślepienie, 4 i lejemy. Zobaczcie. Na równi wchodzi nam status obrażeń żrących równie często jak obrażenia lodowe. I zaraz wam powiem, dlaczego to ma takie znaczenie. Widzicie, praktycznie nie ma innych statusów, są tylko te 2. Dlaczego to ma tak ogromne znaczenie? Ze względu na to, że mamy coś takiego, możemy sobie wybrać, który rodzaj obrażeń chcielibyśmy, żeby trafiał nam się najczęściej, nie? Czyli jeżeli mamy sobie obrażenia żrące, mamy ich bardzo dużo, w ogóle jakiekolwiek wydaje się obrażenia elementarne, bo obrażenia czy miażdżone, przebijające, czy tnące, mimo że tych tnących jest dużo, praktycznie się nie zdarzają. To jest taki gdzieś tam powiedzmy minus, ale powiem wam jeszcze zaraz, jak sobie z tym poradzić. I jeżeli liczycie na obrażenia elementarne, czyli moglibyśmy sobie, zrobimy to samo jeszcze z obrażeniami od ognia. Dajmy sobie obrażenia od ognia, kolor czerwony. Bach. Bo to jest też bardzo ważne. Będziemy mogli przez to kontrolować, jakie obrażenia tak konkretnie chcielibyśmy zadawać przeciwnikowi. Na wysokich poziomach ma to ogromne znaczenie. Zobaczcie. Ogień, owszem, żrące, bardzo proszę bardzo. Ale tnące, raczej wcale. I przeciwnicy są przez, no może nie większość czasu, ale przez długi czas są zestunowani. Okej. To załatwiliśmy. Kolejną rzeczą, którą jeszcze jest warto wam pokazać, to na przykład, czy skoro mamy żrące obrażenia, to moglibyśmy zrobić wybuchowe, nie? No, taka ciekawostka. Czyli robimy to tak, tak i dajemy sobie, skoro mamy ogniste, dajemy sobie jeszcze obrażenia lodowe. No nie, bo to fajnie by było wiedzieć, czy byśmy mieli jeszcze obrażenia wybuchowe. Jest, jest, dobra. Dzięki temu będziecie mieli okazję poznać każdy aspekt tego moda. Mam nadzieję przynajmniej. Hop. I walimy. Zobaczcie. Obrażenia wybuchowe. Przeciwnicy przez większość czasu leżą. A my poświęciliśmy 3 mody na zrobienie tego, a nie 4. I nagle Excalibur staje się maszynką do kontrolowania tłumu. Widzicie? Dodatkowo jest jakiś tam efekt danych obrażeń oczywiście na tym ostrzu. Więc w takim wypadku możemy kontrolować tłum nawet nie używając tej 2. Po prostu biegniemy przed siebie i palimy w przeciwników. Nie ma znaczenia, czy ich oślepimy, czy nie. Fakt, oślepienie zwiększy nasze obrażenia i w ogóle jest wszystko ok. Jeszcze dodatkowo, jeżeli mamy na Ramon, to nie musimy się tym przejmować, nie? Ale tak jak mówię, nie musimy się przejmować przeżyciem. Ale jeżeli walczymy w ciasnych pomieszczeniach,
to takie połączenie jest epickie, przynajmniej jak dla mnie. I to jest dobra wiadomość też, że taki Excalibur naprawdę potrafi wlać przeciwnikom i jeszcze dodatkowo, tak jak mówię, zużyliśmy 3 mody, żeby uzyskać efekt 4 modów, no nie? Ale to jeszcze nie wszystko. Wyrzućmy sobie okrutny mróz, zostańmy przy tych obrażeniach żrących, żeby w miarę szybko sobie radzić z tymi greenierami. Wrzucimy sobie ten dryfujący kontakt, który miałem tutaj wcześniej, ale wywalimy chromatyczne ostrze. No to ma znaczenie, no nie? Zamiast tego, no i tak, teraz mamy dylemat, nie? Bo możemy sobie wrzucić dowolny mod, jaki tylko sobie chcemy. Dajmy, że w moim przypadku będzie to konwersja energii, żeby zwiększyć trochę moc umiejętności, bo jakby o to nam chodzi. Wiem, możecie nie mieć dostępu do konwersji energii, no nie? Więc zobaczymy to w dwójnasób, czyli raz z konwersją energii, raz bez. No może, dobra. Zróbmy to z konwersją energii, bo to jest bardzo ważne, co się stanie. Oślepienie. Lejemy przeciwnika, nie? Mamy obrażenia żrące na broni. Widzicie? One się praktycznie wcale nie trafiają. Gdzieś tam, na którymś przeciwniku są. Bardzo nam jest ciężko je wstawić. Głównie obrażenia, jakie nam wchodzą, to obrażenia tnące. Tak o dziwo. Więc jeżeli dobrze by interpretować tego moda, to mamy mniejszą szansę na obrażenia fizyczne, niż na obrażenia elementarne. Tak to wygląda. Krwawienie zdarza się tylko 2 razy na 10 przy użyciu tamtego moda, natomiast w przypadku nieużywania go krwawienie zdarza się jakieś 50 na 50 z innymi modami, które, znaczy z innymi efektami, które mamy nałożone na broń. Czyli jak mam i żrące, i tnące, to mniej więcej mam 50-50. No nie? Natomiast jeżeli mam żrące i wybuchowe z tamtego moda, tak jak widzieliście, że mamy 3 mody i z energii Excalibura wynika, że mamy żrące i wybuchowe, tak jak to miało próbę wcześniej, to trafiają nam się żrące i wybuchowe bez przerwy, tnących nie mamy w ogóle. To jest taka bardzo ciekawa, powiedzmy sobie, zależność. Dobra, konwersji energii tak naprawdę, mówmy się, że możecie nie mieć. My zrobimy sobie tą samą próbę, tylko bez konwersji energii, żebyście mieli już do końca jasność, jak wyglądają obrażenia w przypadku Excalibura. Oślepiamy przeciwników. Weźmy sobie jakoś stanie na linii, żeby może ich bić po kilku. Widzicie? Często zdarza się ten status żrący, ale i bardzo często zdarzają nam się inne statusy fizyczne. W przypadku założenia tego moda no jest różnie. Szczerze mówiąc, jest różnie. Tak jak mówię, na 100 podejść, póki co, które zrobiłem, na 100 takich prób, jak teraz widzieliście, to w przypadku założenia tego moda i zrobienia sobie, czy zwiększenia obrażeń żrących, ale to by było logiczne. Im więcej mamy obrażeń, tym jakby większa jest szansa na to, że te akurat obrażenia uzyskają status. A po drugie, jeżeli mamy więcej obrażeń żywiołowych, czyli na przykład żrące plus wybuchowe, to jest większa szansa na zdarzenie się obrażeń żrących plus wybuchowe, niżeli tnących, przebijających i tak dalej. Więc to jakby wykluczałoby, jeżeli byśmy byli w stanie, a pewnie jest taka broń do walki wręcz, żebyśmy byli w stanie zrobić 3 rodzaje modów, 3 rodzaje obrażeń żywiołowych, uzyskalibyśmy lepszy efekt, niżeli w przypadku obrażeń fizycznych plus obrażeń żywiołowych. I to na przykład będziemy w stanie zrobić z eterycznym mieczem. Dobrze mówię? Nie, eteryczny miecz to się nazywa podwójny. O właśnie. Miecz, mroczny miecz podziału. Zadaje obrażenia tylko i wyłącznie radiacyjne, ma spoko szansę na status, ma spoko szansę na trafienie krytyczne, ale ma podstawowo obrażenia radiacyjne. I moglibyśmy sobie spróbować na przykład gdzieś to rozwinąć w jakieś inne obrażenia, no nie? Tylko że niestety obrażenia, które wybierzemy na Excaliburze, dodadzą się do tych, które już mamy na broni. Więc dwa
mody, dwa rodzaje obrażeń już musimy po prostu mieć. Chyba że uda się to jakoś jakimś cudem zrobić, jeżeli macie pomysł, jak zrobić trzy rodzaje obrażeń elementarnych, bo na niektórych broniach po prostu to się da zrobić, no nie? Jeżeli mamy... Matko kochana, wybaczcie, bo ja mam inne sortowanie teraz. Jeżeli mamy na przykład Gamma Core Sinoid, to tutaj możemy sobie zrobić, tak jak w moim przypadku, trzy rodzaje obrażeń. No nie? Mimo że już są obrażenia magnetyczne, które wykorzystują lód, to jeszcze jesteśmy w stanie zrobić obrażenia wirusowe. Jeżeli taka jest szansa zrobienia tego z na przykład Mrocznym Mieczem Podziału, to Excalibur może się okazać bardzo, bardzo dobrą postacią. Tylko. Kolejna rzecz. Jeżeli miałbym to podsumować, bo zróbmy sobie takie krótkie podsumowanie tego, czy ten mod jest w końcu opłacalny, czy nie. Mod jest jak najbardziej opłacalny, powinien być w każdym Excaliburze, bo ta zwiększona szansa na status, jak widzieliście, pozwala nam bardzo szybko na przykład topić pancerz przeciwnika. Nie? Jeżeli nasza broń będzie zadawała głównie obrażenia obuchowe i dodamy sobie do tego na przykład obrażenia magnetyczne, to będziemy w stanie bardzo szybko topić korpusów i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie to na pewno na live, bo będziemy sobie testować te mody. Ja wam serdecznie dziękuję. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie na temat tego moda i na temat tego, jak to wyglądać będzie u was. Macie jakieś buildy? Macie już coś przygotowane? Wrzućcie screenshoty, dawajcie mi znać. Zostańcie ze mną na dłużej, zostawcie suba, lajka, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce.